Jednym z biblijnych sposobów interpretacji Pisma Świętego jest dostrzeganie symboli i zapowiedzi dzieła Pana Jezusa w opisywanych wydarzeniach również Starego Testamentu. Oczywiście są tacy bracia, którzy przestrzegają przed tym, mówiąc, że nie jesteśmy Panem Jezusem, ani apostołami, ani prorokami, by w taki sposób interpretować Biblię i sobie dowolnie wkładać symbolikę w dane wydarzenia, postacie czy przedmioty opisane w Biblii. Oczywiście istnieje zagrożenie dania upustu naszym fantazjom, jednak Pan Jezus przestrzega przed taką zachowawczą postawą w tej kwestii. Kiedy po zmartwychwstaniu naszego Pana, Pan Jezus spotkał uczniów, którzy nie mieli pojęcia, co się wydarzyło, napomniał ich słowami, Ewangelia Łukasza mówi o tym, kiedy Pan Jezus mówi o nich, o głupi, gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Łukasz o tym relacjonuje w 24 rozdziale, 25 werset. Czyli Pan Jezus zwraca tu uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze mówi, że objawił się w Starym Testamencie, że Pan Jezus objawił się w pismach proroków, objawił się w prawie, w psalmach, cały ten Stary Testament jest o nim. Po drugie, Pan Jezus oczekiwał, że każdy czytelnik Starego Testamentu dostrzeże go tam. Dlatego zganił uczniów za to, że nie dostrzegli prawdy o zmartwychwstaniu w Starym Testamencie. I teraz pytanie brzmi, ale jak oni mieli dostrzec tą prawdę o zmartwychwstaniu w pismach Starego Testamentu? Nie było przecież wersetu, który brzmiałby Mesjasz zmartwychwstanie trzeciego dnia. Nie było, ale Bóg zapowiedział zmartwychwstanie pańskie w inny sposób. Na przykład poprzez historię Jonasza, ocalonego trzeciego dnia. Poprzez plagi na Izraela w czasach Dawida, które Bóg powstrzymał, kiedy? Trzeciego dnia. Trzeci dzień w Starym Testamencie to jest często dzień ocalenia. To jest dzień nowego początku. Zatem jedną skrajnością jest pozostawanie w tyle w swoim lenistwie, czyli postawa im mniej widzę i rozumiem, tym po prostu bezpieczniej dla mnie, że nie popadnę w jakieś nadużycie, to logiczne. Inni zaś biegną do przodu, myśląc, że odkryli wielkie tajemnice Pisma, podczas gdy tym, co odkrywają, są po prostu jedynie fantazje w swoich głowach, którymi chcą zachwycić słuchaczy. Czyli kiedy mówimy, że Pan Jezus jest objawiony w całym Starym Testamencie, to nie oznacza, że jest tam obecny w każdej osobie i w każdym zdaniu. Czyli na przykład typem, obrazem Jezusa jest skała, z której pili Izraelici, wąż na drzewcu, manna z nieba, ale typem Jezusa nie jest na przykład Faraon albo Złoty Cielec. Mówimy również między innymi w kontekście Wieczerzy Pańskiej, abyśmy nie wiedzieli, gdzie szukać, a gdzie nie szukać Pana Jezusa. W komunii nie szukamy na przykład Pana Jezusa cieleśnie, dlatego że fizycznie, substancjalnie Jezus jest w niebie i nie opuszcza nieba, ilekroć Kościół sprawuje wieczerzę. Pismo uczy nas, że powinniśmy widzieć Pana Jezusa oczami wiary, który daje nam chleb i wino przy swoim stole. Nie są to chleb i wino, które sprawiają, że będziemy świecić, odczuwać jakąś błogość. To chleb i wino, które oznaczają, że Pan Jezus nas kocha, że oddał swoje ciało i krew za nas i zapewnia nas w tym sakramentalnym posiłku, że w Nim jesteśmy bezpieczni. Zatem w tym sensie Jezus jest obecny w komunii. To podaję jako przykład. Tak, wierzymy w obecność Jezusa w komunii, ponieważ wierzymy Pismu Świętemu. To jest społeczność z Nim, to jest społeczność z Jego ciałem. Zatem jeżeli Jemu ufamy, przyjdźmy do Niego w prawdziwej, ewangelicznej, pokornej wierze.